Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. Cry babies, cry babies, magic tears. Świat przyjaźni, magiczny przybór. Cry babies. Tiara, Tiny. Tina, dziś obchodzimy dzień skrzydlatego sąsiedztwa. Zaproszenie zaakceptowane. Ale siedzenie mam nieco poobijane. Mam do ciebie prośbę. Poszerz mi swoją tiarę. Potrzebuję czegoś pięknego. Proszę, proszę. Okej, tiarę ci swoją pożyczę. Ale przestań do ucha mi krzyczeć. Wszyscy będą mi w tym roku zazdrościć stylu. Lecz zasad się nie waż pominąć. Pamiętaj, że tiara nie może zginąć. Nie martw się, ja się nią zajmę. Wow, ale wielki ananas. Podoba ci się to złotko? Nawet o tym nie myśl. Pożyczyłam je od Fantazji. Jest ze specjalnego drewna. Będę wyglądać lepiej niż Candy. Nie liczę na to. Wow. Mogę ją założyć do zdjęcia? A ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać? Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Nie, nie i nie. Muszę na nią uważać. Jest bardzo drogocenna. Widzimy się na mojej imprezie. Ta impreza jest dla wszystkich. Dobranoc, piękna tiaro. Musimy jutro świetnie wyglądać. Juhu! To już dzisiaj! O nie! Moja tiara! Nie! Tiara tam była! Bezpieczna! Naprawdę, Tino, przysięgam ci. Bez mojej tiary kula nie działa. Tina nie może już rymować. Nie mam żadnej mocy bez tiary. Kto ją ma? Oddajcie mi ją. Byłyście zazdrosne, bo ja ją miałam. Kami, musisz nam pomóc. Ty wyjechałaś, więc na pewno jej nie wzięłaś. To samo dotyczy mnie, bo byłam na łyżwach z Fantazji. Idealnie. Wszystkie mieszkanki ze skrzydlatego sąsiedztwa są podejrzane, oprócz Patty. Proszę wyjść z miejsca zdarzenia. To mógł ktoś zrobić. Na mnie nie patrz. Tino, pomożesz mi. Teraz trzeba dokładnie zbadać miejsce zdarzenia. Okulary, wstążka, ładowarka. Aha! Co to jest? Przepaska Candy. Użyjemy proszku do odcisków. Mam aż 3 podejrzane. Zobaczmy. 3 z was miały powody, żeby dopuścić się kradzieży tiary. A ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać? Ty! Ponieważ Candy ci jej nie dała, sama ją wzięłaś. Ja i nie ukradłam. To czemu na miejscu zdarzenia były twoje okulary? No tak, wzięłam tiarę, ale chciałam ją tylko przymierzyć. Było ciężko otworzyć sejf. Kiedy ją przymierzyłam, zobaczyłam, że źle w niej wyglądam. I ją oddałam. Więc to Lena. Dlatego była tam twoja ładowarka. Nie wzięłam jej. Kiedy tam dotarłam, sejf już był otwarty, więc zrobiłam kilka zdjęć dla moich fanów. Została tam. Więc w tej chwili nasza jedyna podejrzana to... Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Sasza! Ale ja już mam swoją ananasową koronę. Gdzie... Więc jak wyjaśnisz, że znalazłam to na miejscu zdarzenia? Używam jej do prezentów. Każdy mógłby taką mieć. Jasne. A czemu się tak denerwujesz? Nie, ja nie. Moja korona! Nie uciekaj! Za nią! Chciałam tylko uratować moją ananasową koronę. Lady, to tiara! Chodź tu! Teraz rozumiem. To ślady zwierzaków. Ups! Jak mogłam to przegapić? Przepraszam, Saszo. Wiem, że nigdy byś niczego nie ukradła. Nie przejmuj się. W końcu to nie Candy nas zaskoczyła, a jej zwierzak. Magic Teeth! Super!
fantastycznie. Nie żyją obchody dnia skrzydlatego sąsiedztwa. Ta szalona intryga nasz dzień odmieniła, ale na szczęście historia dobrze się skończyła. Największy żart. Zobaczcie, co wczoraj znalazłam w rzece. I to nie pierwszy raz. Muszą bardziej uważać. Prawda, plastik bardzo szkodzi wszystkim rzekom. To nie może być tak, że zanieczyszczają nam wodę. Chodźmy i dajmy dzieciom z doliny nauczkę. Pokolorujmy wodę. Nie przesadzamy odrobinę. To tylko na troszkę. Chodźmy zobaczyć ich zdziwione miny przez lornetkę. Okej, ale ten żart... będzie zabawny. Trzy! Wygrywam! Spójrz teraz! Ja wygrałam! Teraz ja! Gotowe na mój wynalazek? Latający kamień! Uwaga! Nie! Co ty zrobiłaś, Missy? Ja nic. To czemu woda jest fioletowa? I bąbelki z domów też. Chodźmy zobaczyć smaczkową fontannę. Hashtag fiolet, hashtag woda. Woda o smaku lodu? Coś jest nie tak z naszym światem. Trzeba poprosić o pomoc fantazji. Skrzydlate serce, chcę teraz pojawić się tam. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawni się nam. Gdzie się wszyscy podzieli? Pokaż mi. Tam jest Lala. Biedna Katie. Zobacz, jest taka bezradna. Kolorowanie wody to był świetny pomysł. To sprawka Fantazis. Zepsuły nam wodę. I jeszcze patrzą na nas przez lornetkę. Śmieją się z nas. Świetnie się bawią. To jakieś kpiny. Zemścimy się. Hej, Connie robi ciasteczka. Chodźcie do doliny. Ja chętnie zjem. Hej, zaklep mi jedno. Ja nie latam. Gdzie ty tak pędzisz? Na ciastko Koni. Teraz my popatrzymy. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Padło już na pierwszy żart. Zobaczmy. Jestem pewna, że mówi... A, kocha pomarańczowy. Pasuje mi do moich oczu. Wpadło już w drugą pułapkę. O tak, chociaż wolę już wyglądać jak jagoda. Przyłapały nas. Już, wystarczy. Pofarbowałyście nas. A wy naszą wodę. To tylko żart. Kolory zaraz znikną. Chciałyśmy dać wam nauczkę. Dziś znalazłyśmy w rzece plastikową butelkę. A to jest złe. Woda jest bardzo ważna dla świata. Wszyscy musimy wodę szanować, żeby nasz świat w dobrej formie zachować. No, to był to słaby żart. Nie zaśmiecamy rzeki. Ktoś to wyrzucił. Znowu ta butla. Mówiłam nie. A ja tak. Ej, to moja butelka. Dzięki, że ją znalazłyście. Wiatr mi ją wyrwał. Swoją drogą, co świętujecie? Co my świętujemy? A!
Święto kolorów! Okej, sarki. Szczerze mówiąc, trochę przesadziłyśmy, ale i tak zrobiła się całkiem śmieszna. Fantasy Magic Kiss! Wow, ale wow. Ładnie! Powie mi ktoś, co się właśnie stało? Good night, koni, pijama party. Chcesz przyjść do mnie na pijama party? Pewnie. Pijama party? Ja przyjdę. Wchodzę w to. Nie mogłabym nie przejść. Ja też będę. Będę i ja. Super. Załóżcie najfajniejsze piżamy. Ja będę w mojej ulubionej. Do roboty. Okej. Okay. Lali, ty powiesisz girlandy. Leni, ty zajmiesz się fotobudką, okej? Okay? A ty, Lulu, zrób naszyjniki jako prezent powitalny dla każdego. Cutie, ty odpowiadasz za ciasteczka. Jak tylko skończysz sprawdzać, czy poduszki są wystarczająco miękkie do walki na poduszki. To nie problem, co? W międzyczasie ja pójdę i poszukam Saszy, zaproszę ją na imprezę. Sasza? Zapraszam cię na piżama party. Będę w mojej najlepszej piżamie. No, muszę pomalować cały dom. Ale jak skończę, to przyjdę. Super, to cześć. Nie! A! Nie przechodź pod drabiną. To przynosi pecha. Tam. Nie ma czegoś takiego jak pech. O, widzisz? Nic się nie stało. I jeszcze raz. O, i patrz, kto tu mówi o pechu. Chyba nie popsułeś właśnie swojej imprezy. Tak, pewnie. Bo przeszłam pod drabiną. To mi nie popsuje imprezy. Wow, ale fajnie. Wszystko jest piękne. Au! O nie, co za niefart. Ale okej, okay, mamy czas, żeby to naprawić, zanim przyjdą goście. Niespodzianka! Przyszłyśmy wcześniej, bo nie mogłyśmy się już doczekać. Możemy zobaczyć twoją piżamkę? Teraz pójdę się przebrać, spodoba wam się. Ta-da! Wow! A teraz kolejna niespodzianka. Zacznijmy od fotobudki. Zrób mi ładne zdjęcie. A to pech, Koni. Wyglądasz jakoś inaczej? Wcale nie pech. I co dalej? Pudełka z niespodzianką. Ale ładne naszyjniki. I naklejki, ale super. Wyglądają jak fantasy. Została tylko jedna. Podzielimy nie się. Nie martw się, zrobię więcej. Daj mi ręce. Aha! Wow! Potańczymy! Jej! Co za pech? To nie jest pech. Jaka drabina? Pech, Sasza? O co chodzi? Nic takiego. Nic. To nonsens. A teraz straszne opowieści. Dziewczynka otworzyła drzwi i jej butelka była pusta. Nie! Och, Koni, ty serio masz pecha. Okej, mam pecha. Przyszłam pod drabiną i Sasza mi powiedziała, że będę miała pecha i popsuję sobie imprezę, ale ja jej nie posłuchałam i teraz nic się nie udaje. Hej, wiem jak się pozbyć pecha. Trzeba skakać do tyłu na jednej nodze i powtarzać. Znikaj, pechu! Tak zrobię. Chodźmy po Saszę. Ta drabina stoi w środku. Musimy być cicho. Mam nadzieję, że to zadziała. Pechu, pechu, znikaj stąd. Pechu, znikaj. He? A, co się dzieje? Przepraszam, Sasza. Miałaś rację z tą drabiną. Mam pecha. Pecha? Ale to tylko żart. Patrz, nic się nie dzieje. Każdy może mieć gorszy dzień. Hej, bardzo ładną masz piżamę. Chciałam ją założyć na imprezę. Ale wszystko poszło nie tak.
A ja się świetnie bawiłam. Ja też, to było najlepsze piżama party, na jakim byłam. Twoja pierwsza. Wszystko było. Bajki, naklejki, tańce, wycieczka. I piękne naszyjniki. To się nazywa szczęście koni. Magic Kids! To się nazywa piżama party. Spać. A ty bądź uważna. Nie chcemy powtórki z wczorajszej nocy. Tylko nie to! Ciuti! Ochroń mnie! Ratunku! Co się dzieje, koni? Mam potwora pod łóżkiem! Serio! Przestań, koni! Zawsze jest tak samo. Okej, czy jak dziś kolej? Ja byłam wczoraj, dzisiaj kolej misji! Mam dużo roboty jutro, muszę się wyspać. Lori, ty idź. Okej, już idę. Świetnie, teraz moja kolej. Nie będę mogła zasnąć. Ja to mam pecha, wiecznie to samo. Jedyną straszną rzeczą jest ta babka. Ble. Może potwór ją porzucił? Potwór istnieje tylko w twojej wyobraźni. Śpimy. Dziękuję, że ze mną zostajesz. Nie ma za co. A teraz idź spać. Koni, to nie może tak trwać. Gdzieś spędzisz noc sama. Ale potwór. Spokojnie, musisz tylko liczyć owce. I robić coś, co bardzo lubisz. Jak babeczki. I dużo się śmiać. Zrobię babeczki. Ale co, jeśli będzie dużo potworu? Koni, przyszły fantazys. Wiedzą, jak się pozbyć strachu. Naprawdę? Jak? Pomoże magiczny hełm. Wow! Hełm fantazji. Wow! To nie jest zwykła czapka. To magiczny przedmiot, który dodaje odwagi właścicielowi. Hej, koni, do twarzy ci styl. Robisz się odważna. Tak, wyglądasz całkiem jak fantasy. To nie magia. Mam rację? Nie, ale ona jest zadowolona. Zobaczmy, czy wreszcie zaśniemy. Jeśli nie, zajmą się tym zwierzaki. O nie! Jedna owca, druga. Muszę zrobić babeczki. 100 owiec, 1000 owiec. Wezmę hełm. Idźcie stąd. Co to za hałas? Ale bałagan. Co ty tu robisz? Dzięki rozumnej Susu i temu małemu magicznemu hełmowi cienie zniknęły. Mam dla ciebie niespodziankę, koni. Hełm wcale nie ma mocy. Sama pokonałaś swój lęk. Serio? Samodzielnie? To znaczy, że jestem bardzo dzielna. A kiedy jesteś dzielna, zmyślone potwory znikają. Dziękuję za pomoc. Magic Kids! Wow! O, super! Jestem padnięta. Duchy!
magiczny hełm. A nie mówiłaś, że jest nieprawdziwy? Daj go na wszelki wypadek. Hej, jakim poszło w nocy? Ej, nie miałyście mi pomóc? Nie uciekajcie, policzcie owce albo coś. Jesteś pewna, że jesteśmy bezpieczne? Mówiłam wam, potwory nie istnieją. Uwięziona w grze. Tak! Bonus! Jak wygram, zdobędę skrzydlate serce. Daj mi spróbować. Robisz źle. Skacz, skacz teraz. Denerwujesz mnie. A poza tym tablet jest mój. Cóż, okej. Niech będzie. Ale nie pytaj mnie potem, jak zdobyć te serce. Cześć, Leno. Co się stało z Dream? Bo ja wiem. Idzie na wzgórze fantazji. Chodźmy za nią. Okej. Chodźmy. Mały krok tu, mały krok tam. I portal fantazji ujawnił się nam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę, na górze będę. Skrzydlate serce zdobędę. Nie, skręć kierownicą. Skręć kierownicą. Czekaj, może zasnąć, zanim porządnie zaparkuję. Tak, co tam, Leni? Rety, to zabawne. Lena zrobiła grę z samą sobą. Jest główną postacią. Nie, to naprawdę ja. Ja! Niesamowite, można ją usłyszeć. Jak to zrobiła? Nie wiem, ale tu utknęłam i nie mogę się ruszyć. Jak się w to gra? Ja się ruszam, znaczy ty ruszasz mną. O, czy to ty? To przecież ty. O! Musisz mną ruszać, nie ma innej opcji. Robi się. Ciśnij przycisk skoku. To jest trudne, czy ty przeskaczę? Nie, skacz. Wow, skrzydlate serce. Może tam jest wyjście. Pomogę ci. Wow, ej. Hej, uważaj. Zostało mi tylko dwa życia. O rany. Przestań, jestem zmęczona. Nigdy się nie męczą. Skacz, skacz. Nie jesteś zmęczona. Ja chcę pograć. To musisz zaczekać. To ty nie pozwoliłaś mi grać. Mam tylko jedno życie. O, teraz ty. Nie, ty graj. Tylko Dreamy może mi pomóc. Gdzie ona jest? Tutaj. Co się dzieje? Czegoś potrzeba? Dreamy, musisz mi pomóc. Tylko ty jesteś ode mnie lepsza w tę grę. Dobra, widziałam wszystko ze wzgórza fantazy. Ale czy nie mówiłaś przypadkiem, że tablet jest twój i tylko ty na nim możesz grać? Tak, wybacz, wszystko należy tutaj do każdego, proszę pomóż! No dobrze, pozwól mi strzyni się tym zająć. O! Wow! Dawaj! Ale super! Lecz Lena! Lecz Dreamy! Yay! A co jest? Twój tablet mi upadł, nie działa. To nasza wina. Zróbcie coś. Chwila, w jaki sposób ty się tam dostałaś? No przypadkiem weszłam do portalu, akurat gdy mówiłam. Wyżej niż samolot polecę. Po schodach wejdę. Po schodach i wejdę. Jak to było? O, no tak.
Skrzydlate serce zdobędę! Skrzydlate serce zdobędę! Tak! Spójrz! Hej! Utknęłam! Wow! Kolejny świetny pomysł! No chodź, Dreamy! Już prawie jesteśmy! Wow! To jest ciekawe! Zróbmy to razem! Zdobądźmy skrzydlate serce! Dreamy! Ty ciągle jesteś w grze! Dzięki, Dreamy! Bez ciebie bym nigdy nie wyszła! Magic Yay! Jesteś mistrzynią! Było łatwo! Uczę się od najlepszych! Spójrz, gra wideo! Najlepszy zwierzak. Tak! Dawaj, Katie, aport! Oh. Mój pies jest zwinniejszy. Zobacz. O, jest słodziutki. Co mu to robi? Hejka, co u zwierzaków? No, tak sobie. Widziałyśmy was z góry. Znaczy, Didi widziała i wszystko nam powiedziała. Hej, Didi! I przyszłyśmy wam pomóc, bo nasze zwierzaki są bardzo bystre. Zobaczycie. Okej, zaczynamy. Za 4, 3, 2... Wieża Fantasy! Coś nie wyszło. Teraz staniecie się silne i zwinne. Dlatego musimy ciężko ćwiczyć, trzymać dyscyplinę oraz zachować porządek. Ej, chwila! Uważaj! Przestańcie! To przecież trening. Przestańcie i ćwiczymy. Tak jak mówiłam, musimy być wytrwałe. Zacznijmy od kręciołków. Dawaj, Bru, zaczynasz. Bardzo dobrze. Świetnie. Fatalnie. Skacz, Kitty, damy radę. Super, pokaż im, że jesteś najlepsza. Drugie zadanie, wielka tarcza. Gotów, Lenny? Leć! Oj, sorki! Teraz my! Dawaj! Dziesiątkę! Trzeci test. Wielkie piłki. Dawaj, Neddy. Damy radę. Biegnij, Kitty. Pokaż im, że jesteś najlepsza na świecie. Dalej, Kitty. Świetnie, Kitty. Na koniec... Najlepsze, szalony młyn! Trzymaj się, dajesz radę! Szybciej! Nie, nie tak! Chodźmy! O, strata czasu! Dalej, Kitty! Pokaż, co umiesz! Widzicie? Nie! Czas stop! Czas start! Chyba przesadziłyśmy. Tak myślę. Przepraszam, Kitty. Wszystko dobrze? Bardzo mi przykro. Magic Kitty!
teraz wasza kolej. Zapomniałam o tobie. Czas na trening.